Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii, gdzie prowadzimy Real Madryt w EA Sports FC 24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od meczu z Realem Sociedad, więc dość ciężki mecz na sam początek. Sociedad jest na trzecim miejscu, zaraz za nami i prawdopodobnie ten mecz, możliwe, że właśnie będziemy grali, bo potem mamy tak, mamy mecz tutaj z Gironą. No wydaje mi się, że Girona nie będzie aż takim ciężkim rywałem. Betis jest też ciężkim rywałem, ale ciężkim jest Sociedad, dlatego jak tak patrzę się na ten styczeń, to myślę, że z Sociedadem zagramy. Tak, myślę, że z Sociedadem sobie ten pierwszy mecz na sam początek rozegramy tutaj. Tak wygląda ich zespół. Troszeczkę u nich zmian jest. Troszeczkę tych zmian oczywiście u nich jest, ale i tak mam nadzieję, że my naszym składem tutaj podstawowym, nie podstawowym jednak, bo troszkę więcej jest tutaj graczy zmęczonych niż się spodziewałem. A więc Rudiger wejdzie tutaj. Alphonso Davies i Frimpong myślę, że będą grać jednak od początku i reszta myślę, że jednak wszyscy będą grać od początku, bo jednak jest to dość ważny mecz, więc chcę mieć do dyspozycji moją podstawową prawie jedenastkę, więc właśnie chcę, żeby to tak wyglądało. No i teraz możemy przechodzić do tego meczu. Pierwszy mecz na dzisiaj, mecz z Realem Sociedad. I możemy zaczynać. My zaczynamy ze środka i zaczynamy. Zaczynamy ten pojedynek z Sociedadem. Oby się udało właśnie zgarnąć te 3 punkty. Byłoby na pewno dobrze, bo jednak właśnie my się musimy skupić pełnie w Barcelonie, dlatego nie możemy sobie pozwalać tutaj na tracenie tych punktów. Dlatego właśnie fajnie byłoby tutaj wygrać. Mbappé, Kylian Mbappé. Niestety się udało. Było blisko i mielibyśmy bramkę. Po poprzednim odcinku w końcu strzeliliśmy z Rożnawy, więc może teraz się odblokujemy. I było tak blisko i Eder by znowu strzelił, bo to Eder właśnie, jeśli dobrze pamiętam, strzelił tą pierwszą bramkę. Rudiger i to jest bramka, no i pięknie, no i to jest to, o czym mówiłem. Może właśnie to taki ważny moment, po którym po prostu ten zespół odblokuje i zaczniemy strzelać z tych rożnych. I to jest drugi odcinek z rzędu z bramką z rożnego, więc no coś ruszyło. Można tak powiedzieć, że maszyna tutaj ruszyła, jeśli chodzi o tutaj nasze główki, bo zaczęło to wyglądać. Pięknie, Rudiger ustawiony, piękny strzał. Bramkarz był spóźniony tutaj i mamy 1-0. Rudiger ze swoją pierwszą zakładam bramką w tym sezonie ligowym. Nie pokazuję wam tego, ale zakładam, że tak jest. Zakładam, że to musi być jego pierwsza bramka ligowa. Mamy 1-0. Dość szybkie wyjście do prowadzenia. Traore. Krejci. Potem do Zubeldi tutaj. Teraz Fede próbuje zabrać piłkę, nie udało mu się jednak. Sociedad atakuje. Pięknie. Naprawdę na tych właśnie skrzydłach im dawać atakować, to jest naprawdę, mam wrażenie, że dobry pomysł. Frimpong. I ta piłka będzie nasza, dobra. Fede. Kamavinga. Pięknie, ale Fede, a jednak nie był naspalony. Myślałem, że był naspalony, szczerze. Kamavinga, pięknie, jedynie brakło strzału tutaj celnego, ale naprawdę ładna akcja Francuza, bardzo ładna akcja. Frimpong teraz musi uważać, dajmy właśnie tutaj przepuszczamy tego gracza troszeczkę. Pięknie, Frimpong, tylko jeszcze niestety nie utrzymałem właśnie tutaj posiadania. Dobry blok, ale jeszcze mam piłkę. I nie ma bramki, szczęście. Ale będzie chyba tak, będzie różnie. Czyli tam Courtois chyba musiał interweniować, bo wątpię, że ktoś odbił od jakiegoś naszego obrońcy. Thibaut wychodzi ładnie. Podaję do Viniego, super. Vini, to jest dla niego szansa potencjalnie na tutaj właśnie na rozpoczęcie takiego kontrataku. Aj, ten gracz, to jest najgorsze. Oni to perfekcyjnie umieją, ale tutaj właśnie też perfekcyjnie tak musiał to wybronić. Są
bo ta Sociedad atakuje teraz po drugiej stronie. Zwykle atakowali po tamtej. Dobry blok. Jude Bellingham. Fede. Potencjalna kontra może teraz być dla nas. Niestety ta piłka zabrana za łatwo. Za łatwo tutaj zabierałem na piłkę. Dobry blok, ale jeszcze mieli tutaj troszeczkę szczęścia, bo ta piłka jeszcze mi została, no ale nic, atakują, musimy uważać, strzał, wybije Eder, dobra, Mbappé do Fede. Troszeczkę się zrobiło groźnie tutaj przez ostatnie chwile. Kamavinga. Fede, super piłka do Fede. Fede cały czas przy piłce, Fede cały czas ostry kąt, aj, myślałem, że to i tak da radę wykończyć. Pięknie, Frimpong, super, super robota Frimpong. Teraz oddałem mu też piłkę. Jeszcze Frimpong, dostajemy tutaj piłkę, mamy troszeczkę właśnie szczęścia teraz w tej akcji. Kylian Mbappé z pierwszej piłki. Nie udało się to jednak. Było to bardzo ciężkie, żeby to zrobić, więc nie dziwię się, że Mbappé nie dał rady tutaj strzelić. Kończymy się, że pierwszą połowę. Tak, kończymy pierwszą połowę. Jest 1-0 dla nas po bramce Rudigera, więc nie ma na co narzekać. Ale na pewno chciałbym tą drugą bramkę. Na pewno chciałbym tą drugą bramkę, żeby tutaj być bardziej bezpiecznym. Bo jednak Sociedad nie jest słaby. Wiedziałem, że nie będzie słaby i właśnie atakują tutaj cały czas. Dlatego ta druga bramka by się na pewno nam przydała. Dobrze, Tchouameni, teraz jeszcze Jude Bellingham, dobra, do Winiego też może być. Jude Bellingham, aj, nie było tam niestety Davisa czy Winiego, że podać na skrzydło, a chciałem właśnie tak rozegrać, tylko niestety nie zdążyli się tam pojawić. Rudiger, Vini. Ajajaj, szkoda, że do Jude'a to nie poszło. Dobrze, Rudiger, teraz dobra interwencja, Thibaut, Vini. Widzieliśmy tutaj zbytnio Viniego w akcji. Mbappé dostanie teraz dobrą piłkę. Kylian Mbappé, przynajmniej oddaj ten strzał. Szkoda, szkoda, szkoda. Myślałem, że co najmniej rożny tutaj, że będzie właśnie przynajmniej celny strzał. Frimpong do tyłu. Piłka, myślałem, że w ręce Thibaut Courtois będzie. To będzie zbyt ciężkie, tak, niestety tak. Myślałem i zaryzykowałem to podanie do Mbappé. A, jeszcze też daje radę tutaj zrobić to. Wycofę tam właśnie tak dobrze piłkę. Wow, naprawdę tutaj było dużo szczęścia też. Bo to mogło się źle skończyć, to mogło się znacznie gorzej dla nas skończyć. Jude Bellingham. Jude Bellingham teraz rusza. Jude Bellingham. Zwykle nie widzimy go w takich sprintach, ale to właśnie w tym momencie robi. Ajajaj, znowu Mbappé był niestety nieznaleziony tutaj. Alfonso Davies. Pięknie, tutaj było to ryzykowne, mamy piłkę. To Kylian Mbappé, teraz próbujemy znaleźć to podanie. Kubo, nasz były gracz. Rudiger, nie podchodź tak blisko tutaj właśnie. Bardziej się trzymaj tam środka. Vini. Chciałem właśnie ich złapać, ale w miarę są. Jude Bellingham. Dobrze, Vini teraz znaleziony. Kylian Mbappé, Kamavinga, mamy to pięknie, Kamavinga, naprawdę takie wykończenie dość ciekawe, takie
Niby to nie jest taka podcinka, niby to nie jest szał taki na siłę, ale no nie wiem, ale taka bardziej jako podcinka w jego wykonaniu. No najważniejsze ta piłka jest w siatce, to jest dla mnie najważniejsze, nieważne w jaki sposób, ważne jest, że jest gol. No nie wiem czy chciał tak to zrobić, jeśli tak to właśnie chciał zrobić, no to gratulacje dla niego. Jeśli, no nie wiem, tak chyba no chciał, chyba tak chciał podciąć tą piłkę, więc mamy tą bramkę. 2-0 prowadzimy z Realem Sociedad. Pięknie frimpong. 10 minut do końca jeszcze tego meczu. Spalony? Tak, był tam spalony. Myślę, że też możemy zrobić... Właśnie, możemy zrobić zmiany. Myślę, że możemy zrobić zmianę tutaj. Myślę, że możemy wrzucić Rodrygo za Mbappé. Za Mbappé możemy go wrzucić. Modric i Kroos mogą się tutaj pojawić. Bellingham, nie Bellingham, znaczy Brahim może też się tutaj pojawić. I myślę, że Carvajal jeszcze zobaczymy za Frimponga. I to są zmiany, które zrobimy. Mamy już, wydaje się, że mecz wygrany, dlatego też możemy właśnie rezerwę tutaj wpuścić. Vini tak właśnie niestety balansował na tym... Balansował tak niestety na linii spalonego. Sociedad cały czas atakuje. I niestety strzelili. Myślałem, że ich przyblokujemy, myślałem, że ich wybronimy. Niestety jednak nie. Luka Modric. Potem do Alfonso Davisa. Powiem tak, te 3 punkty mi są bardzo potrzebne, dlatego nie będę... Nie chcę potem być zły sam na siebie, że za bardzo wyjdę i za bardzo ich zaatakuję, więc wolę to po prostu mądrze rozegrać do końca, przytrzymać tą piłkę. Dani Carvajal. Dani Carvajal, czemu nie? Dani Carvajal, jeszcze daj Vini, powalczy, ale gola nie będzie. Ale najważniejsze, że wygrywamy. To jest zdecydowanie najważniejsze. Wygrywamy 2-1 z Realem Sociedad i zgarniamy bardzo ważne i cenne 3 punkty w tym meczu. Jednak taki rywal, który jest za nami, nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów. Real Betis też remisuje, oni byli na 4. miejscu. Więc te drużyny, które są za nami, troszeczkę jakby odstają. Jedynie ta Barcelona właśnie, jedynie ta Barcelona przed nami. Girona teraz. Mamy przerwę tutaj, Junior chce odejść, Anton Brunner. No czemu nie, możemy go wziąć, czemu nie. Na uzupełnienie tam kadry może być. I mamy 1 stycznia i mamy Rodrygo w Atletico. I powiem tak, ja mam na to naprawdę jedno rozwiązanie. Jest to w pełni legalne, co mogę zrobić. To nie jest żadne cheatowanie czy coś w tym stylu. Nie jest to realna rzecz. Jakby, że w rzeczywistości coś takiego widzimy, ale jest to rzecz, którą można zrobić. A mianowicie, ja mogę sobie Rodrygo bez problemu odkupić od Atletico, bo taka jest prawda, że wchodzimy sobie tutaj, szukamy sobie Rodrygo, znajdujemy sobie Rodrygo, który już jest niestety w Atletico i możemy go sobie kupić, możemy go sobie w każdej chwili kupić, i zwłaszcza, że my musimy za niego dać, no ile? 216 tysięcy maksymalnie, ja tyle mogę dać. I ja naprawdę z miłą chęcią to zrobię, nie ukrywam, bo po prostu to jest to, o czym mówiłem. Jest setki klubów na świecie. Tylko do 2 nie chciałem, żeby poszedł. Atletico, Chelsea. Atletico znaczy i Barcelona. I poszedł do jednego z tych. Naprawdę jako kibic Realu, jako osoba, która... Nie jest Rodrygo może moim ulubionym graczem Realu, no, ale uwielbiam go. Naprawdę go mega lubię. I to jest naprawdę cios w serce jest to dla mnie. Zobaczenie Rodrygo w barwach Atletico czy Barcelony. I naprawdę... Nie wiem, czy ja to chcę widzieć, dlatego nie wiem, może zrobię ankietę, żeby znowu był wybór dla was, bo znowu nie chcę jakby zrobić takiej decyzji, potem widzenia przed komentarzach, tam różne rzeczy, na przykład, że tam, że źle zrobiłem, coś takiego. No ja bym to nie ukrywał, że zrobił. Ja bym to zrobił, no bo jednak jako kibic Realu, jako osoba, która... No bo jakby to się wszystko nie powinno wydarzyć, bo on nie był zły, on nie był właśnie zły przed tym momentem. To nie jest tak, że on na przykład był wściekły, że nie gra dużo, bo wiem, że nie gra dużo, ale on nie był jakby zły. Tam w tych moralach jego nie było takiej sytuacji, że on był jakiś bardzo zły.
Dlatego to wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie ta klauzula. Bo nie ma klauzuli, to on by na pewno nie odszedł. Bo po prostu on nie chciał odchodzić jeszcze, ale potem, ale ta gra właśnie tak niestety jest, że jak klauzulę się wpłaci, to czasami jakby rywal, znaczy nie rywal, tylko ten gracz właśnie nagle się robi wściekły i nagle nie chce zostać. Nagle jednak odchodzi. No i to jest właśnie taka głupia rzecz, bo to jest kompletnie nierealne. W życiu by przecież Rodrygo by nie poszedł do Atletico. Dlatego naprawdę, tak już mówiłem, no nie ukrywam, że z miłą chęcią i bardzo bym chciał go odkupić, no ale nie wiem, czy to zrobię. Nie wiem, czy to zrobię, bo właśnie nie wiem, czy nie właśnie, nie wiem, czy to znaczy, nie, że nie wiem, czy to zrobię. Na pewno zrobię ankietę pewnie, no bo ja bym to nie ukrywam właśnie, że zrobił. Ja bym to bardzo chciał zrobić, bo no jednak właśnie, no jednak jest to dla mnie ważny gracz. Jest to dla mnie ważny gracz i jest to gracz, którego bardzo lubię i jak go widzę w Rodrygo, to mi naprawdę, Rodrygo jak widzę w Atletico, to nie za dobrze naprawdę to wygląda i naprawdę mi się to bardzo nie podoba. Dlatego, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Jakbym szczerze prowadził karierę menadżera, nie na YouTube'a, to już bym to w sekundę zrobił, właśnie ten pomysł, bo... No bo naprawdę, nie jest to coś, co się powinno w ogóle wydarzyć. To jest kompletnie nierealne. Nie wiem nawet, czy będę szczerze robił ankietę. Nie wiem, czy naprawdę tego nie zrobię, bo to jest... No naprawdę, to jest to właśnie, o czym mówiłem. Jakbym to prowadził, to bym na 100% to zrobił. Wiem, że to jest nierealne, ale zacznijmy od tego, że sam transfer jego do Atletico jest nierealny w ogóle, więc... Właśnie, to jest jakby, można tak powiedzieć... Coś nierealnego i nierealnego stwarza, jakby można tak powiedzieć, dziwnie to brzmi, ale jakby dodać coś nierealnego do czegoś nierealnego, to wychodzi coś realne, można tak powiedzieć. Więc, no nie wiem, ja bym go szczerze odkupił. Ja bym naprawdę Rodrygo odkupił, bo tak już mówiłem, właśnie argument na przykład, że to jest nierealne, rozumiem ten argument, ale tak samo nierealne jest, że on jest w Atletico w ogóle, dlatego, no nie wiem, naprawdę, ja bym to zrobił. Ja bym to nie ukrywam, że zrobił. Bo naprawdę to się nie powinno w ogóle wydarzyć. To się naprawdę w ogóle nie powinno wydarzyć. Nie powinien w ogóle być Rodrygo. A właśnie to jest legalne w pełni. Więc jak to jest w pełni legalne, to według mnie ja nic nie robię tutaj niezgodnego jakby. Nierealnego. Nic co jest niesprawiedliwe. Nie robię nic takiego. Robię wszystko co jest sprawiedliwe. Dlatego myślę, że to zrobimy. Girona. Zagramy tutaj z Gironą. Kto będzie na ławce tutaj zamiast jego? Lataza może być. No może być na ten czas. A myślę, że damy pokaż najlepsze akcje. Myślę, że damy pokaż najlepsze akcje na ten mecz. I zaczynamy mecz z Gironą. Zaczynamy mecz o kolejne 3 punkty, które musimy zdobyć. To jest taki, to jest typ meczu, nie wiem, bo z Sociedadem to nie mogę powiedzieć, że to był typ meczu, który musi mieć 3 punkty, bo jednak to był ciężki rywal. No ale Girona to nie jest ciężki rywal, dlatego musimy mieć tutaj 3 punkty. Długie ośrodkowanie, mamy szansę, widzę już to. To będzie podanie do Winiego chyba. Kylian Mbappé, Mbappé i gol, pięknie. Kylian Mbappé, 16 minuta. Nasz gwiazdor trafia kolejną bramkę, a asystował mu obecny Ballon d'Or, można powiedzieć, oczywiście Vini Junior. Najlepszy duet, myślę, że możemy powiedzieć, na świecie tutaj mamy. Jude Bellingham. Chciałem tutaj powalczyć, nie udało się jednak. Jeszcze Tchouameni. Strata tutaj. Rzut wolny. Fede. Nie jest tak daleko, ale te rzuty wolne. Nie wiem, czy nie troszeczkę za słabo. Jednak nie i to nie jest gol. To była prawie moja pierwsza bramka chyba z wolnego, jaką trafiłem w tej grze. Czemu to się nie udało? Czemu to się nie udało? No szkoda, bardzo szkoda. To jest dobry wślizg niestety. Strasznie szkoda, strasznie szkoda. Długie środkowanie ponownie mamy i ponownie to będzie Vini, ale Mbappé jest z tyłu, więc możemy potencjalnie mu dać zwrotną, można powiedzieć, piłkę. I czemu by tego nie zrobić? Kylian Mbappé i to jest 2-0. To jest tak proste, to jest tak proste. Vini do Kyliana ponownie i to jest 2-0. Mówiłem, że ten duet jest najlepszy na świecie i tak jest Vini i Mbappé, to jest najlepszy duet na świecie. Jestem ciekawy, czy aby w rzeczywistości Mbappé przyszedł, czy to zresztą też właśnie nie byłby nowy, najlepszy duet na świecie. Teraz ciężko nie powiedzieć, kto jest w ogóle nowym, kto jest najlepszym duetem na świecie. Nie mam pojęcia właśnie tak. Kto jest takim najlepszym duetem na świecie. Przez jakiś czas myślę, że mogę, pomimo, że może to brzmieć nieobiektywnie, bo jestem kibicem Realu, no ale swego czasu, w tym sezonie, nie w poprzednim, tylko w tym sezonie, w którym Ballon d'Or wygrał Benzema, no to według mnie mogłem, myślę, że można było powiedzieć, że Vini i Benzema, bo jak popatrzy się na ich statystyki, Benzema tam zdobył chyba 40 bramek, Vini
Miał chyba z 20 ponad asyst i 20 ponad bramek, więc naprawdę według mnie w tamtym sezonie to oni byli najlepszym duetem na świecie, a teraz ciężko, ciężko naprawdę powiedzieć. Bo można powiedzieć, że Haaland na przykład tam z kimś City też na przykład mógł być najlepszym duetem, no ciężko, ciężko naprawdę tak mi sobie pomyśleć. To jest na przykład, to jest taki właśnie najlepszy duetem na świecie. W Realu to myślę, że taki duet fajny to jest Vini Bellingham na przykład, ale tak to w rzeczy, tak to właśnie w całej jakby, w całym świecie piłki nożnej można tak powiedzieć, jakkolwiek to brzmi, no to nie wiem kto jest takim najlepszym duetem obecnie, ciężko mi powiedzieć to naprawdę. No ale jakby Vini i Mbappé grali razem, to myślę, że to byłby najlepszy duet. Mbappé, Kylian, Mbappé wykorzystuje tą swoją świetną prędkość, a to jest hat-trick. Kylian, hat-trick, Mbappé, pięknie, no Mbappé po prostu, naprawdę już mi dosłownie brakuje na niego słów, bo jest tak dobry, jest po prostu tak dobry, że mi brakuje na niego słów. Co mecz to on jest zawsze praktycznie tym głównym bohaterem i praktycznie co mecz on nam zgarnia te wygrane. Girona ma jeszcze kontrę w ostatniej akcji meczu. Girona atakuje, Alaba musi tutaj uważać. Cały czas atakują. Teraz Tibo bez problemu łapie tą piłkę. Feda jeszcze dostanie tę piłkę na kontrę potencjalną. Czemu nie? Aj, łatwo, łatwo tracimy piłkę, ale nic. Koniec meczu, wygrywamy pewnie bez żadnych problemów. 3-0, hat-trick, Mbappé, dwie asysty Viniego, już nie pamiętam kto mu, a nie, w sumie przy tej trzeciej bramce nikt mu nie asystował, bo to była indywidualna akcja jego. Teraz będziemy mieli mecz puarowy z Alaves Deportivo. Dobra, więc tak, musimy na pewno zrobić jakieś tutaj zmiany. Na pewno niektóre osoby dostają szansę gry. Jak na przykład szansę gry na pewno dostanie. Pierwsza osoba, która mi przychodzi do głowy, to Keylor Navas. Carvajal na pewno. Rudiger. Nacho myślę, że dostanie szansę gry. Na pewno Fran García dostanie szansę gry. Nasi pomocnicy też tutaj dostają szansę gry. Tak, czyli potrzebujemy 4-3-3 ofensywnie. Tak, Lataza dostanie szansę gry, normalnie by tutaj Rodrygo był. Tutaj pewnie właśnie damy szansę gry Marvinowi. Marvin pewnie tutaj zagra, a tutaj Brahim. I trzymamy całą tutaj, rezerwową jedenastkę. Tak sobie patrzę i to jest cała rezerwa. No dobra, więc takim składem sobie wyjdziemy. Pokaż najlepsze akcje. Troszeczkę się boję tej dwójki w ataku, Lataza i Marvin, bo jednak oni będą pewnie często mieli groźne sytuacje jakieś i troszeczkę się tego boję, ale zobaczymy. Fajnie, że też gra dała opaskę kapitana Nacho. Też dobrze, że właśnie to gra zrobiła automatycznie. Zaczynamy. Mecz z Alaves. Deportivo Alaves, naszymi rywalami. Szansa do środkowania. Toni Kroos przy piłce. Marvin będzie przy nim, więc Marvin może potencjalnie. Lataza, aj, zapatrzyłem się na Latazę i mu kliknę w ostatniej chwili to podanie, ale było już za późno. Dosłownie identyczne mamy tutaj pierwszą okazję. Kroos też jest przy piłce. Lataza, jeszcze uderz, aj, jeszcze Marvin. Aj, próbowałem Brahima, nie ma niestety go tutaj, ale weź rzut wolny ma. Minamino u nich jest tak w ogóle, to jest na pewno ciekawe. Wybi. Keylor, dobrze. Szansa do środkowania Real. Dajcie nam jakąś inną okazję, może dajcie nam, nie wiem, indywidualny raj, coś w tym stylu, dajcie nam może. Aj, no nie ma tego właśnie. Marvin nie dał rady tego za dobrze przypilnować, aby sobie tej piłki, można tak powiedzieć. Stevanović będzie wrzucał piłkę. Rzut rożny. Rudiger wybi, dobra. Dajcie nam kontrę. Oczywiście, że tutaj nie dadzą nam kontry. Deportivo Alaves, szansa do środkowania.
Super, Fran. I teraz kontra przynajmniej? Też nie. Też nie. Teraz mamy za to my tutaj kontrę. Jest Mbappé. Jest Kylian Mbappé. To miał być do Mbappé, no ale nic. To miał też być do Mbappé, ale no dobra. Cały czas szansa jednak na bramkę. Jest, jest. Cały czas szansa. Luka Modric. Luka Modric. Nie piętą. Odwróć się i podaj. Nie piętą, naprawdę. Czy to oznacza karne, czy dogrywkę? To oznacza karne, niestety. Minamino. Bramka Minamino. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé podchodzi, strzela, nie trafia. Te rzuty karne nie podchodzą mi za dobrze w tej grze. No, my się rzucamy w tą stronę, ale oczywiście nie bronimy za to. Luka Modric. Oj, boję się, że to jest za mocne. To jest chyba za mocne. Tak. Bardzo nie trafia w ogóle w bramkę. No nie, niesamowita naprawdę dla mnie. Oni tak potrafią to robić, a ja nie potrafię. Jakim cudem to się naprawdę dzieje? Niesamowite, to 3-0. Wow, to jest naj... To jest... Brak słów. To jest brak słów dla mnie, naprawdę. 3-0 w karnych dostaliśmy z Deportivo Alaves. Rok temu i 11 to było coś, co lubiłem robić ogólnie. A teraz, nie wiem, jakby... Ja nie umiem wybronić ich niby, pomimo że się rzucam dobrze. Oni mnie bronią bez problemu, pomimo że w miarę te karne, jak się dawniej właśnie dawało taką siłę w FIFA 23, to zwykle tego się nie broniło. No szkoda, szkoda co się dzieje. Vini w życiu. Vini jest, jest, jak w sumie Rodrygo też miałem jako taki untouchable, czyli nie do kupienia, no ale wiem co się stało z Rodrygo. Dogadaliśmy zakupu z Rodrygo, 203 miliony. Dam tutaj tygodniówkę jaką tylko chcę tygodniówkę damy. Będą ważniejsze mecze, Brahim. To jest mecz, myślę, że teraz z Betisem, który sobie nie zagram cały, ale dam na pokażę najlepsze akcje. Na pewno chcę mieć tutaj podstawową jedenastkę. Na pewno chcę właśnie taki ważny mecz mieć podstawową jedenastkę. Pokażę najlepsze akcje. Szesnaście bramek po pierwszej części sezonu, więc naprawdę Kylian ma świetną tutaj, świetną... średnią, można tak powiedzieć, bramek. Długie ośrodkowanie. Nie będzie to jednak najlepsza okazja tutaj dla nas, widzę. Nie będzie to znaczy jakaś taka super okazja. Aj, jednak było na... lepiej niż się spodziewałem. Jeszcze Kylian, jeszcze Kylian. Aj, mieliśmy troszeczkę szczęścia, ale potem nieszczęście, można tak powiedzieć, na koniec, że nie wykończyliśmy tego. Fede do Mbappé, to musi być podanie takie, które musi się tutaj wydarzyć. Pięknie. Kto jak nie Kylian? Kto jak nie Kylian Mbappé? 15 minuta, bramka strzelona, a jak jest bramka strzelona, no to na 99% to jest Kylian Mbappé. Tak wygląda ten sezon, tak wygląda ten sezon. Mam wrażenie, że on z 90% naszych bramek strzela. Takie mam naprawdę wrażenie. Real Betis zaatakuje. Mają dużo miejsca w środku. Musimy to uważać zdecydowanie. Enrique. Wrzucałem piłkę, my wybijamy. Kontra, no i w końcu teraz gra mi daje dobrą kontrę potencjalnie. Enrique biegnie ze mną, nie spodziewałem się, że aż tak mi zabierze łatwo. Atakujemy teraz. Mamy tam kilku graczy w środku pola. Do których właśnie możemy podać potencjalnie, ale nie udało się, troszkę za mocno to było. Rzut wolny dla Realu Betis, 43 minuta. Oj, mamy tam, mogą mieć problemy, ale nie, na szczęście nie będą. Jeszcze trzeba uważać tutaj cały czas. Jeszcze atakują, no i mają bramkę. Tyle było tutaj takiej kopaniny, można tak powiedzieć, i oczywiście wychodzi to im na dobre. No ale mamy od razu teraz szansę. Vini. Pięknie, Mbappé dostaje piłkę. Jak dobrze, że jesteś. Jak dobrze, że jesteś Mbappé, naprawdę. Dla mnie to już jest normalka. Po prostu te bramki mnie cieszą, ale... Po prostu to jest dla mnie jak...
jak wykonywanie jakichś prac, może tak powiedzieć, strzelanie bramki Mbappe, to jest po prostu jakby dla mnie norma jakaś, to nie jest jakby nic, co mnie dziwi, może tak powiedzieć. To ma być to właśnie Kamavinga i potem dopiero do Mbappe, no ale nic. I ta z Kamavinga, super, o to chodzi, ale to podanie nie było najlepsze. Real Betis indywidualny raj, no dobra. Frimpong będzie tutaj przeciwko Williana Jose. Super Eder, super. No to tego nie chciałem, tego nie chciałem. Koniec, udało się. Ciężki mecz, ale ponownie kto, jak nie Kylian Mbappé, zapewnił nam te 3 punkty. No jest bestia, naprawdę jest bestia. 18 bramek ma w tym momencie strzelonych. A Frimpong gotowy do zmiany, dobra, to jest akurat ważna informacja. Frimpong w końcu nie będzie grał jakby nie na niewłaściwej pozycji, tylko teraz w końcu nominalnie będzie tym prawym obrońcą. To też naprawdę bardzo dobra informacja. Kolejny mecz to będzie mecz, który będzie już w następnym odcinku z Rayo Vallecano. A w tym momencie Rodrigo akceptuje kontrakt. Wiem dobrze, zdaję sobie z tego sprawę, że na pewno będą osoby, które mi się to nie będzie podobało. Rozumiem to. Ale to jest 91 overall ma już, ale to jest to, o czym mówiłem. Po pierwsze, argument właśnie na nierealność, myślę, że można odbić w taki łatwy sposób, że po prostu no nierealny jest sam transfer Rodrygo do Atletico. Przecież dałbym, no nie wiem, sobie spokojnie głowę uciąć, że Rodrygo nigdy nie będzie w Atletico Madryt i nigdy nie będzie to bliskie nawet, nigdy nie będzie nawet rozważał tego. To jest po prostu niemożliwe, dlatego tak samo to, że niby wraca, wiadomo, że to, że wraca od razu też jest niemożliwe, no ale to właśnie, że to w ogóle, że on poszedł jest niemożliwe, dlatego tak samo ta klauzula, ona w rzeczywistości, on ma klauzulę pewnie z bilion tak naprawdę, bo tak zwykle gwiazdy w La Lidze mają, więc też ta klauzula właśnie, no to też by normalnie nie było, nie istniała, taka klauzula niska by nie istniała, dlatego też by się to nie wydarzyło, no i to właśnie jest to, no i jednak no, to jest jednak kariera menadżera, w której jakby robię każdą karierę menadżera oczywiście na YouTubie, więc dla was oczywiście wiadome, ale jednak no jako jakby właściciel tutaj Realu, tutaj jakby w tej karierze, no to jednak muszę podejmować niektóre decyzje ważne, no i myślę, że to jest decyzja, którą chcę podjąć, dlatego wiem, że może się to niektórym nie spodobać i w pełni to rozumiem, ale jednak no czasami trzeba podjąć takie decyzje, które nie są zadowalające dla wszystkich, ale no ale myślę, że jest to poprawna decyzja dla mnie. Dlatego Rodrigo jest ponownie w Realu Madryt, ponownie go tutaj mamy i tym razem coś takiego głupiego się nie wydarzy. Jak dobrze go mieć z powrotem naprawdę, jak dobrze mieć, pomimo że odszedł na cały odcinek jeden, to i tak jak dobrze mieć z powrotem Rodrigo tutaj u siebie. Pięknie, pięknie. Za ile my go tak w ogóle kupiliśmy? Już zapomniałem. No dobrze, też nie mogę powiedzieć, że okradłem Atletico, nawet im dałem jeszcze 10 milionów, można tak powiedzieć, dodatkowe jakby, więc nie okradłem też Atletico, więc myślę, że wyszło na dobre, prawda, wyszło na dobre. Następny mecz, który będzie właśnie z Rayo Vallecano, to będzie mecz w następnym odcinku, a teraz będziemy już kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!